Cześć, nazywam się Luiza, jestem trenerem personalnym w MyFitnessPlace i przygotowałam dla Was ćwiczenia, które obudzą Wasze pośladki tak, żeby pozbyć się bólu pleców. Aktywny pośladek, wielki mięsień, to on powinien przejąć znaczną część Waszego ciężaru ciała. Jest stabilizacyjny i takie ćwiczenia też porobimy. Także jeśli nie jesteś zaawansowany na tyle, aby utrzymać się bez ruchu na jednej nodze, możesz wykorzystać ścianę lub cokolwiek, o co możesz się chwycić przy każdym z tych ćwiczeń, jeśli tego potrzebujesz. Zaczynamy. Pierwsze ćwiczenie. Delikatnie cofamy biodra, uginamy jedną nogę i otwieramy dokładnie tak samo, jak działają nasze drzwi. Odwodzenie delikatnie po skosie w tył. Pokażę jeszcze raz całą sekwencję. Cofnięcie delikatnie biodra, ugięcie nogi i odwodzenie po skosie. Wykonaj 10 razy to ćwiczenie na każdą nogę i dopiero przejdź do kolejnego. Stoimy, sylwetka spionizowana, aktywny kor, odwodzimy nogę. Chciałabym, żebyś skupiła się na tym, żeby jak najmniej ciężaru przerzucić na nogę stojącą. Postaraj się utrzymać dokładnie tą samą pozycję z delikatnym oderwaniem nogi od podłogi. Dokładnie ta sama sytuacja jak w poprzednim ćwiczeniu, czyli 10 razy na jedną stronę. Przenosisz ciężar na prawą, odrywasz nogę i odwodzenie prostej nogi 10 razy. Drugie ćwiczenie. Trzecie ćwiczenie pokażę najpierw bokiem, ponieważ początek jest bardzo podobny z wysunięciem biodra, aczkolwiek naszym zadaniem jest sięgnąć delikatnie, dotykając podłogi jak najdalej w tył. Powrót do ugiętej nogi 90 stopni, cofamy biodro i sięgamy nogą jak najdalej tylko możemy. 10 razy, zachowaj proste plecy. Wykonuj ćwiczenie dokładnie, stabilnie, 10 razy na każdą stronę. Możesz to ćwiczenie wykonać w dwóch seriach. Powinnaś bardzo mocno poczuć pośladek nogi, na której stoisz. Ostatnie trzy ćwiczenia na pobudzenie naszych pośladków wykonamy na podłodze. Kładziemy się na plecy. Nogi zgięte, względnie blisko pośladka. I naszym zadaniem jest unoszenie bioder w górę. Unosimy biodra do pozycji, aby cały nasz tułów był w jednej linii. Wykonujemy to ćwiczenie w trzech seriach po około 10-15 powtórzeń. Chcę, żebyś mocno zaangażowała swoje pośladki. Kontroluj to tak, aby mocno w tym ćwiczeniu popracowała. Drugie ćwiczenie jest w dokładnie tej samej pozycji, aczkolwiek zmienia się to, że mamy tylko jeden punkt podporu, ponieważ jedną nogę unosimy zgiętą 90 stopni w kolanie i podnosimy nasze pośladki, opierając się tylko na jednej nodze. 10 powtórzeń, powtórz to ćwiczenie 2 razy. Mocno zaangażuj pośladek, wypychaj biodro i zmień po 10 powtórzeniach nogę. Powtarzając dokładnie tą samą czynność, 10 powtórzeń w dwóch seriach. Ostatnie ćwiczenie będzie w leżeniu bokiem. Możesz podeprzeć swoją głowę. Chciałabym, żebyś ustawiła swoje stopy na wysokości pośladka, więc stopy, biodro i bark tworzą jedną linię. Twoim zadaniem bez poruszania stóp i biodra jest oderwanie kolana od kolana. Odwodzenie z mocnym angażem pośladka. 15 razy w trzech seriach na obie strony. Na tym kończymy nasze pobudzenie pośladku. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia.